sztandar Gimnazjum Integracyjnego imienia Adama Mickiewicza w Łodzi prowadzić.
oddać życie. Jeśli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj, tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców ginęło na obcych ziemiach w regionach polskich, służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była nasza wolna ojczyzna. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są słabi, a zaborcy zbyt silni. Wybitni Polacy rozsławiali imię Polski i głosili światu, że jest i nie umarła. Józef Wybicki, żołnierz, napisał pieśń dla wojska, która później stała się naszym hymnem narodowym. Chopin komponował muzykę, polonezy, mazurki, obelgi, które były pełne miłości i tęsknoty za ojczyzną. Uwielbiany był nie tylko przez Polaków, ale przez całą Europę. Jan Matejko przypominał swoimi obrazami potęgę Polski i piękne czyny Polaków. Henryk Sienkiewicz pisał powieści historyczne, w których opowiadał o bitwach i zwycięstwach Polaków. Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie. Być poddanym, ale mieć honor. Chodzić do niemieckiej czy rosyjskiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskiej historii. A historię Polska miała pięknie.